Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ostatnich tutorialach w listopadzie. No ja nie wiem, jak to się stało, że ten listopad już się kończy, ale mamy koniec listopada, przechodzimy płynnym ruchem i tanecznym krokiem do grudnia. W grudniu oczywiście też zapraszam na tutoriale, będziemy kontynuować tutoriale świąteczne i podpowiem Wam tylko, że następne tutoriale będą steampunkowe. Bardzo mi się te wycinanki podobają. To jest Christmas Everywhere, tak jak i kolekcja, której dzisiaj będziemy używać. W dzisiejszych tutorialach będę używać wykrojników. Znaczy już ich użyłam, bo mam gotowe bazy. Natomiast co chciałam Wam powiedzieć o tych wykrojnikach. To są wykrojniki, które wycinają górki i dolinki, tak? A to jest wykrojnik, który wykrawa dziurę. I to jest wykrojnik bardzo dobry do tej kartki takiej, wiecie, posuwanej, nie? Która się rozsuwa i tutaj się przesuwa jakiś element. Ja bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, oczywiście te dziury, one mniej więcej, bardziej mniej niż więcej, pasują do tych dolinek, tak? Ale chyba ta pasuje bardziej. Ja te wykrojniki kupiłam milion lat temu. Zdaje się w Scrap Passi, ale czy na pewno aby tam, to nie wiem. To pasuje akurat tutaj, nie? Tam pewnie trzeba ułożyć lepiej. I jak tutaj sobie wytniecie taką dolinkę, a pod spodem górkę, a pod spodem wytniecie do tej górki taki otwór, może kiedyś zrobimy taką kartkę na tutorialach. Wytniemy taki otwór i przyczepimy na początku tutaj jakiś poruszający się przedmiot. No akurat kwiatek, bardzo poruszający się przedmiot. Na przykład dziewczynę na rowerze albo chłopaka na rowerze. I będziecie tutaj pociągać z tej strony za kawałek papieru, no to się będzie po tej dolince przesuwać, tak jakby, wiecie, jechało do góry i jechało do dołu. Ja użyłam nie tych dziurawych wykrojników, tylko tych, które wycinają te właśnie górki i dolinki. I on za jednym razem wycina dwa elementy. Wycina ten element i ten element. Więc jeśli potrzebujecie raz górkę, a raz dolinkę, no to rozcinacie tutaj, tak jak ja to zrobiłam, no i macie wycięty ten element. No i oczywiście można jeszcze zrobić tak, że wycinamy ten tutaj w środku tego, wiecie, jakby pęknięcia, wycinacie dodatkowo. No i macie wtedy, że tak powiem, tutaj tam ładny taki ram. To już proste nie jest. Kiedyś to próbowałam zrobić, strasznie się ruszały te wykrojniki. Denerwowało mnie to masakrycznie. No więc dziś w naszej kartce użyłam takich wykrojników, żeby stworzyć właśnie takie górki i dolinki. Oczywiście można to zrobić bez wykrojnika, za pomocą zwykłej kartki papieru i zwykłych nożyczek. I też taką dolinkę wyciąć. Tak, o to mi dzisiaj chodzi. Można to zrobić spokojnie, tylko no, trzeba to robić dwa razy, no bo z jednym pociągnięciem nożyczek wytniemy tylko jedną taką dolinkę. Tak jak powiedziałam, użyjemy dzisiaj kolekcji Christmas Everywhere, ale użyję pewnie teł, ponieważ nie będę tej kartki całkowicie oklejać papierami. I tak patrzę, że właśnie nie mam takiego tła, jakie mi było potrzebne. Ale przekręćmy i poszukajmy. Bo mnie dziś przydałoby się takie niebieskie tło. A chyba takiego tutaj nie mam, więc wezmę to, żeby były śnieżynki. No i nie mam bardziej niebieskiego. I z tej strony też nie mam, bo niebieska kolekcja jest Cozy Winterland, tak? No więc tam jest dużo niebieskości, ale już dwa razy pod rząd używałyśmy tej Cozy, więc
użyję teraz po prostu tej tych śnieżynek. Bo kwiatki mi tutaj zupełnie nie pasują. Mam pianki od Scrum Boysów, czyli to będzie długi tutorial. Powiecie, że te spłonki nie odchodzą, a to są te stare pianki, więc no trochę to pewnie potrwa. Mam jeszcze taką piankę akszonową, mam nadzieję, że się przyda. No i tutaj mam właśnie wycięte wykrojnikiem, a w zasadzie wykrojnikami te oto górki i dolinki. No i zaraz Wam wszystko pokażę, wymiary i tak dalej. To będzie kartka oczywiście przestrzenna, bardzo 3D. Ja ją zrobiłam najpierw, te przestrzenie na pół cala. Strasznie mnie ogarnęło ziewanie dzisiaj, po prostu strasznie. No nie mogę sobie poradzić. A jest godzina 14, więc nie wiem, dlaczego takie ziewanie mnie ogarnia. No i tutaj mamy te górki i dolinki. Ja sobie zrobiłam mniejsze i większe. I raz mam górkę, raz dolinkę, a raz znowu górkę. I ja na początku zrobiłam sobie tutaj bigowania co pół cala, ale okazało się, że to jest ogromne, jeśli zrobimy co pół cala. Matko, no przepraszam. Jeśli to zrobimy co pół cala, to będzie naprawdę spore. Dlatego zrobiłam sobie te bigowania co jedną czwartą. Teraz jeszcze zetnę rogi, żeby mi się to ładnie schowało za tą kartkę. Tu mam ścięte i tu mam ścięte. No dobra, no to zaczynamy, jeśli chodzi o wymiary. Wymiary kartki. 7 1/2 złożone w połowie, czyli 3 3/4. A długość kartki 6 3/8. Tak? Tak. 6 3/8. No i teraz mam te moje górki i dolinki wycięte od największej do najmniejszej. One nie dochodzą do końca ani kartki u góry, ani po bokach. I tak będą ułożone. Tak? Czyli górka, dolinka, górka. No i mam wycięty oczywiście papier tutaj na ten przedni element i on jest krzywy, więc nie uczcie się krzywego. On jest trochę krzywy, ale nie mogę go już bardziej ściąć, bo będzie krzywo spasowane z tym papierem, więc już bardziej go nie mogę ściąć, muszę go zostawić tak jak jest. Po prostu bardzo trudno jest przyłożyć ten wykrojnik. Powinnam wykrajać razem papier bazowy i papier scrapbookingowy. I wtedy byłoby dobrze. No natomiast nie zostało to tak wycięte. Oszaleję z tym ziewaniem, no naprawdę. Nie zostało to tak wycięte razem, więc potem musiałam kombinować, a chciałam, żeby była ramka. Więc teraz jest to trochę krzywo, ale nie aż tak, żeby to była, wiecie, full dyskwalifikacja. No przydadzą nam się taśmy dwustronne oczywiście. No i teraz wymiary tych moich górek i dolinek. Ta największa ma 6 3/5, no prawie 3/4. No dobra, 6 3/4 na w najszerszym miejscu 3 1/8. Później ta mniejsza ma 3. No, oczywiście długość jest wszędzie taka sama, tak? No i ta ma 2 i trochę więcej jak 3/8. Prawie do 1/2. Tak w połowie się kończy. Czyli ta najmniejsza na razie u mnie zostaje i ja sobie ją od razu. A, nie pokazałam najważniejszego, czyli wycinanek. No tym razem powiedzcie, że jest dużo wycinanek, tak? Jest dużo wycinanek. No i ja bym chciała, żeby te wszystkie zwierzaki, idę w zwierzaki teraz, żeby te wszystkie zwierzaki znalazły swoje miejsce na tych górkach i dolinkach, łącznie tam z choinkami, z jakimiś gałązkami. No zobaczymy, jak będzie wyglądać ta kompozycja, jak do niej się zabierzemy.
Bo wiadomo, u mnie jest inaczej zaczynamy, inaczej zupełnie kończymy, tak? Z kompozycją. Tak. No to przyklejam najpierw ten element ozdobny. Wybrałam sobie te drzwi, ale teraz to tak stwierdzam, że to chyba nie był najszczęśliwszy wybór z tymi drzwiami. Tak mi się wydaje, bo one będą w dużej mierze zasłonięte po prostu. No ale chciałam, żeby się tutaj coś działo, żeby to był taki element, wiecie, biegniemy do domu z górki na pazurki, biegniemy do domku, bo czekają na nas prezenciki, tak? Taki motyw tej kartki mi przyświecał. No dobra, gdzieś mi tu wyciekł klej, bo aż mam palec mokry. Znowu pracuję na białej bazie. Wiecie, że to nie jest moja szczęśliwa baza. Potrzebuję tej bardzo cieniutkiej taśmy mojej, tej dwustronnej, bo tamta jest szersza niż 1/4. Więc ja wolę przykleić dwie te węższe, które są odrobinę mniejsze niż 1/8 cala, więc one się tutaj bardzo ładnie dwie mieszczą w tej szerokości 1/4 cala. Więc sobie je tutaj przyczepiam na każdy z tych boków. Ostatnich, tak? Ostatnia część do pierwszego bigowania to jest część, która będzie, już mi się dwie nie zmieszczą jakimś cudem, musiało być trochę mniej. Ta ostatnia część to będzie ta część, która jest przyczepiona do kartki, a to tworzy nam dystans. No to wiadomo, to nie pierwszy, nie ostatni raz robimy kartki takie 3D, więc to nie jest nic nowego. Jeszcze sobie tutaj dognę, bo ja tylko przygięłam sobie papier, wiecie, ręką. Teraz widzę, że się trochę buja, więc jeszcze sobie kością porządnie podoginam. Przede wszystkim po to, żeby było równo, tak? To jest, no jeśli chodzi o te takie kartki trójwymiarowe, to tam jak się nam omsknie milimetr czy dwa, to się świat nie zawali, ale tutaj w przypadku tych bez ale, w przypadku tych górek i dolinek, to jak jedna będzie troszkę jakaś tam bardziej, wiecie, krzywa, to w ogóle tego nie będzie widać, no bo to jest niesymetryczne, tak? Więc nie będzie tego w ogóle absolutnie widać. I ja takie prace lubię, to jest w końcu rękodzieło, nie jestem maszyną, może mi się od czasu do czasu coś nie udać. Szanuję osoby, które chcą, żeby było zawsze równo. Pozdrawiam Cię, Paulina. Ale u mnie się tak po prostu zwyczajnie nie da. Ok. I ostatni z tych moich elementów. Teraz pytanie, czy ja na pewno chcę, żeby tamto było zielone. Czy ja nie chcę tego zmienić jednak na niebieski. Wiecie, no wydaje mi się, że dziewczyny z Craftoclock się nie obrażą. Ale ja po prostu to tło zmienię na niebieskie, bo ja bym chciała, żeby tam było niebiesko, jak na niebie. W związku z tym sięgnę sobie po kolekcję Cozy Winterland. Ja już sporo użyłam tej kolekcji. Będę oczywiście robić, szukam niebieskiego tła. Takiego najlepiej, żeby było ze śnieżynkami. O, jest. Bardzo jasno niebieskie, ale jest. To, no, tutaj są takie kropeczki i śnieżynki. Myślę, że to tło będzie fajne, ale zobaczmy może jeszcze. Tu są deski, tu są te mazie, tu jest ten brąz. Tu jest ta woda. Takie bąbelki wody. To tło. Tutaj są nutki i takie bąbelki. To nie. To mi nie pasuje. Weźmiemy to. Ja nie wiem, z jakiego powodu ja myślałam, że
Christmas Everywhere też jest jakaś niebieska strona, no ale nie ma, więc użyjemy tej strony. No i baza jest 3 3/4, więc wepniemy 3 5/8. 3 5/8 na, może uda mi się okleić też, nie, środka mi się nie uda okleić, więc może uda mi się okleić środek tym zielonym, nie? A ten drugi niebieski zostawię sobie na tył, to nie będzie tak, że w ogóle nie użyłam tamtej kolekcji. 6 3/8, czyli 6 1/4. Może z tej strony wezmę tą wielką śnieżynkę. Tego i tak nie, tej śnieżynki i tak nie będzie widać, tak? Bo te, wiecie, papiery są, te wycinanki są dosyć wysokie, ale ja tak sobie teraz pomyślałam, żeby tych wycinanek trochę nie ściąć od góry. Żeby górka jest pierwsza. Żeby tego trochę nie ściąć, żeby trochę więcej tego tła było widać. Tak się zastanawiam teraz. Chociaż nie, no dobrze to wygląda. Tu jest taka sama odległość, tu jest taka sama odległość i z wszystkich stron jest taka sama odległość. Więc dobrze to wygląda. Nie będę tego ścinać. Ale od razu dotnę sobie papier i wykleję środek. Pozwólcie tylko, że jeszcze raz przyłożę. 3 3/4, czyli 3 5/8. 3 5/8. 3 5/8. I 3 5/8. No. Mogę to sobie zapisać, nie? Na 3 3/8, czyli 6 1/4. 6 1/4, nie 3. 6 1/4. I tu też na 6 1/4. No i ten środek będzie współgrał z tym zielonym na wierzchu, a tło będzie ładne niebieskie. No ja jestem po prostu, bardzo dobrze mi to wyszło, chciałam powiedzieć. No to kleimy. Tak jak pokazywałam wam tam przez chwilę, następne tutoriale będą z kolekcją steampunkową. Znaczy nie z kolekcją, tylko z wycinankami steampunkowymi. Może do góry. Bardzo mi się one podobają, a znalazłam je dopiero teraz. Znaczy ja jakby wiedziałam, że one tam są, ale niekoniecznie mam pomysł, żeby ich użyć. Jakoś tam lepiej mi się dociął ten papier na zewnątrz. Powiem szczerze. Ale ja tak do środka te papiery staram się wycinać troszkę węższe jednak, żeby mieć pewność, że ta kartka się zamknie. Po prostu nie ma nic gorszego. No i teraz ta druga śnieżynka tu pójdzie w dół. Bo dla mnie nie ma nic gorszego jak zniszczony papier, dlatego że weszłam na bigowanie. To mogłam trochę większe to zrobić, no ale... Bo weszłam na bigowanie i nie zamyka mi się kartka, a tutaj się na tym bigowaniu niszczy papier. I to jest straszne. Ja wywalam taką kartkę po prostu i robię od nowa. A najgorzej mnie, że tak powiem, męczy to w albumie. I czasami jest tak, że już jest cała strona zrobiona i gdzieś się zapomnę, dojdę do tego bigowania i to się nie zamyka, albo się ten papier podrywa i niszczy. No to jest okropne. Po prostu okropne uczucie. No, karta jest po prostu zniszczona.
Dwa czy trzy razy udało mi się wyciąć ten nadmiar tego papieru, tak wiecie, nożyczkami. Nic nie robię tutaj wielkiego poza smarowaniem klejem tej kartki. Udało mi się tam w albumie dwa czy trzy razy wyciąć to, ale no jest to straszna rzecz i trzeba na to naprawdę bardzo uważać, żeby tak się nie działo, bo no tak jak mówię, no to jest zniszczona karta czy zniszczona kartka, jak się papier podrywa. No i teraz sobie to tutaj układam, trochę bardziej do góry, trochę bardziej w dół i może być. Klamka nie jest duża. Jakby komuś było za dużo według moich wymiarów, no to oczywiście może sobie tą ramkę skrócić. No i teraz, proszę Państwa, chwila prawdy, czyli przyklejanie tych elementów. No i ja tutaj sobie to spłaszczę, oczywiście. A tu uniosę, żeby widzieć, czy to jest mniej więcej równo. Musi być jak jest. Powiedzmy, że to jest równo. Czyli tu przykleiłam, a tu teraz muszę wyjąć spłonkę. Ta. Nie uwierzycie, ale nie przykleiło się tam, gdzie trzeba. W ogóle się nie przykleiło, bo to się złożyło dziadostwo. Zrobimy to całe. No to jeszcze raz. No myślę, że tak będzie równo. Tak jak mówię, to nie będzie absolutnie widoczne, czy to jest równo, czy krzywo, nie? No, mogłam trochę przesunąć, tu jest więcej teraz miejsca. No ale już nic na to nie poradzę, będzie trochę więcej miejsca z tej strony. Czy to jest, wiecie, równo od góry i od dołu, to jest już teraz średnie. Średnia zagwozdka tej kartki. Chodzi tylko o to, że, znaczy, dzieje się tak dlatego, że kartka jest nierówna u góry, tak? No wiecie, jak zejdziecie centymetr, nie? Między jednym a drugim wymiarem, no to oczywiście, że będzie widać, że jest krzywo, no to jest wiadome, nie? Natomiast jak tam się uda, zamysł był taki, żeby było na tym, tak, na tej kartce, ale patrzę, czy udałoby mi się uratować, nie, bo to będzie wtedy aż pół cala, więc nie da się uratować. Da się uratować. Tu mam za daleko, tak? Tu mam za blisko przesunięte w tą stronę, a za zbyt mało miejsca z tej strony. Więc naprawię to, przyklejając ten element tutaj do równo z tym, tak? O. Znowu na tym, na tle, czyli na poziomie numer 0. I teraz tu przykleję w odległości. To już nie będzie taki ogromny dystans, jak ja myślałam, że będzie między tymi kartkami. Ale ciągle będzie trójwymiar. No i teraz najlepiej tutaj podłożyć jedną kość, a wziąć drugą i tutaj docisnąć w środku, żeby tam nasza taśma miała szansę tutaj dobrze przywrzeć. Teraz nie mam absolutnie czym przycisnąć tego, ale może nie zmieści się.
ale ołówek się zmieści. Więc tutaj też dobrze to przyginam. No i teraz zrobię dokładnie jak zrobiłam tam. Tutaj będzie niżej, a tu będzie wyżej. No ja to jednak czasami mam jakiś dobry pomysł. Mogłam to zrobić od razu dobrze, nie? Ale no... Nie jest źle, moim zdaniem. Mierzę sobie, żeby tutaj ona doszła do końca, tak? Żeby nie było żadnej dziury. No i przyklejam. No znowu dobrze jest coś tutaj włożyć. A to docisnąć, nie? Okej. No i teraz tutaj ostatnie zrywam spłonki. I bazę mam gotową. Jak mi się uda oderwać taśmę, to będzie baza gotowa. Ale bazę mam gotową i mogę teraz zacząć dodawać moje elementy wycięte, moje zwierzaczki, żeby stworzyć jakąś, wiecie, historyjkę, nie? No i teraz historyjka może być dowolna. Jeśli ktoś ma ochotę zrobić kartkę dla dorosłej osoby na święta, no to jego historyjka będzie trochę inna niż moja, tak? Bo moja ta kartka jest utrzymana w takim stylu ani nie dziecięcym, ani nie dorosłym, takim jakimkolwiek, tak? Nie mam jakiegoś, wiecie, jakiegoś zapędu, jakiegoś, nie wiem, jakiejś potrzeby, żeby zdefiniować to, czy to ma być kartka dla dziecka, czy to ma być kartka dla osoby dorosłej. Ja uważam, że kartki świąteczne wszystkie są piękne, bez względu na to, jaki mamy dokładnie na nie pomysł. Ważne, że są, że wysyłamy tam do swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej. No i teraz mam utworzony piękny trójwymiar. Wszystkie trzy elementy od siebie odstają. No ten mógłby bardziej trochę odstawać, ale to się nic nie stanie. Tutaj odstaje, tutaj trochę mniej. Tutaj mniej, a tutaj bardziej. A tutaj już w ogóle dużo, więc uważam, że tak będzie super. No i teraz ja postanowiłam, że idę, to już mogę odłożyć. Ja postanowiłam, że idę w zwierzaki. Ja już tak wszystko odkładam tutaj obok siebie, że już nie mam gdzie miejsca czegokolwiek odłożyć. Ja postanowiłam, że idę w zwierzaki i tak też zrobię. Chciałabym, żeby tutaj od góry znalazły swoje miejsce te choinki. Moje wycinanki, ta kartka teraz zmieści się spokojnie do koperty, tak? Bo ona ma 4 cale, to jest jakieś tam 10,5 cm na 6¼, tak? Czyli ona by teraz weszła do koperty tej C3 albo do tej bąbelkowej. Ona tam się trochę by pewnie spłaszczyła, czy w tą stronę, ale by spokojnie weszła. Nie zależy mi na tym, bo moje przyklejenie tej kartki w taki sposób, jak ja mam tutaj teraz, czyli na bokach, że ja sobie zeszłam z tą kartką na boki, ono teraz spowoduje, że ona się nie złoży na płasko ani w jedną, ani w drugą stronę, no bo te zakładki się tutaj blokują, tak? Jedna blokuje drugą, więc ona mi się tak nie złoży. W związku z tym moja kartka jest teraz kartką absolutnie do pudełka, co mnie w ogóle nie martwi, a wręcz przeciwnie, pozwala mi na to, żeby moje wycinanki wystawały poza kartkę, tak? Czyli ja mogę sobie teraz tutaj, wiecie, pokombinować z choinkami na przykład, żeby wystawały poza obręb kartki. No i tak bym chciała, żeby one tak wystawały, tak? Tylko nie mogę przykleić do dwóch poziomów naraz. Chciałabym, żeby też tutaj siedziała ta sowa.
Tak, zwierzaki to zwierzaki. Gdzieś ją tutaj miałam. Myszka, jest sowa. Dlatego też wycięłam tą zieloną choinkę, żeby ta sowa się tak nie za bardzo nie odbijała, nie? Ale no myślę, że tak spokojnie może być. O. I tutaj mamy zielone i brązowe. I tak można tą sowę tutaj za tą choinką umieścić. I też tak zrobię. Czyli najpierw przykleję piankę do tej sowy, żebym ją mogła ładnie pod tą choinką podkleić. No i może jeszcze... Ta się strasznie lepi od dołu, ta taśma. Spróbuję z tymi piankami od chłopaków, tylko nie wiem, jakie ja mam tam rozmiary znaczy wysokość tej pianki. Wychodzimy. W ostatnich tutorialach wycięłam chyba ze 4 minuty filmu, ponieważ przez 4 minuty walczyłam z odklejaniem pianek. No to mówię, to na pewno nie jest interesujące zjawisko, żeby siedzieć na kanale u Dąbrowskiej i 4 minuty oglądać po prostu, wiecie, tak to przykleję, nie? Żeby było równo. Czyli no tutaj nie mam jakiejś wielkiej możliwości z tą pianką poszalenia, ale no kawałek mam. Pytanie, czy nie przykleić tego na klej? No nie, bo mogę przecież pod to włożyć piankę, no przecież. No dobrze, no to spróbujmy. Przecież to się otwiera. No to spróbujmy. One są chyba milimetr i 2 milimetry, coś mi się tak zdaje. Więc tu damy 2 od razu. No a pod sowę damy 1 mm, żeby... Ale nie będę ryzykować z tamtą. Tylko tutaj jestem pewna, że mam 1 mm, tak? Dlatego użyłam jeszcze raz tej. No a teraz w żaden sposób tego nie idzie zdjąć, ani wkuwając się w te pianki, ani, no dobra, wkuwając się jakoś idzie. No i teraz tutaj pod tym pierwszym przykleję pierwszą choinkę z tą sową. Tu nie widać kawałek tej górki i bardzo dobrze. Teraz tu chciałabym pod drugi poziom drugą choinkę przyczepić. Czyli muszę już sobie zajrzeć tutaj, jak to ma wyglądać. No ja myślę, że ja chcę z przodu teraz piankę, żeby przykleić ją z góry. Trochę muszę ją niestety schować. Ale myślę, czy może tak. Nie, tu mam więcej miejsca w tą stronę. Więc tak ją troszkę... Myślę, że tak będzie dobrze. Czyli też tutaj przykleję piankę na dole. Nawet 2. I też wykorzystam te grubsze. Czyli 2-milimetrowe. Myślę, że tutaj będzie im dobrze i że ta choinka będzie ładnie wyglądać. Mogłam też tą choinkę jedną umieścić oczywiście koło tych drzwi na dole, ale tam wymyśliłam, że będą prezenty. No to nie tu, tylko tu. Wsuwam tak, żeby wystawała, ale żeby przykryć pianki, tak? Tu sobie docisnę. Jest w
ten oto deseń. Mogłam ją troszkę jednak włożyć głębiej. No ale jest jak jest. Kartka do pudełka może wystawać jak chcemy. No to mamy sowę i mamy choinki. No a teraz przydałoby się trochę poumieszczać tych naszych zwierzaczków. No i ja mam takie zwierzaczki, które mają prezenty i takie, które nie mają prezentów. I misie, i zwierzę, które nie wiem jak się nazywa. Może tak. Tutaj jest ten miś. Pingwin. Poczekajcie, trochę podniosę do siebie, żeby zobaczyć, jak to będzie razem wyglądać. To nie jest. Nie jest to takie łatwe. Nie jest to takie łatwe. No, ale myślę, że nie da się tego za bardzo, wiecie, poprzymierzać, nie? Bo co? Bo się rusza wszystko. I spada do dołu, więc tutaj, która to jest ładniejsza strona? Ta. Obie są ładne, ale jedna jest zawsze ładniejsza. Więc tutaj damy. A tutaj damy jeszcze połowę tej pianki wyższej. Ja nie wiem, czy ja sobie nie wymagam, że one są wyższe i znaczy mniejsze i większe. Mam nadzieję, że nie. Na pewno te od chłopaków są wyższe od tej, którą mam z Actiona, a ta z Actiona jest 1 mm. Te mogą być 1,5 albo 2. No wychodź. Ok, i tutaj sobie pod pierwszą tą górkę dam sobie tego jelonka. Ok. Teraz obok jelonka damy może pingwinka. Może damy pingwinka. I pingwinek tak nie pasuje. To też nie pasuje. Drugiego jelonka dałabym tu. Tak tylko aby tutaj przyczepionego. Czyli taki maluszek jest mi potrzebny tu z boku na nogę. Później jak ja to sobie oczywiście wszystko poprzyklejam, tak wiecie, na słowo honoru, to potem jeszcze sprawdzę, gdzie ja mogę te pianki dołożyć i jeśli gdzieś mogę dołożyć, to je dołożę, żeby nie było tak, że mi coś tam, wiecie, pospada, nie? Bo będzie niedobrze. Myślę, że tutaj jeszcze dam sobie, czy może nie, może tutaj. Dam sobie tego bałwana, ale na tą niższą piankę. Czyli teoretycznie też 1 mm. Ale obawiam się, że to tak nie jest do końca. Że to jest 1 mm. Tylko, że one są po prostu 2 mm. Obie. Jeszcze bym chciała tego Dinusia gdzieś tutaj. Tylko Dinuś patrzy w lewo. To czy on nie powinien być po lewej stronie? Żeby patrzył na kartkę, a nie za kartkę. Zaraz przyłożymy i zobaczymy. Bo Dinuś ma też prezent, więc fajnie by było, jakby jakiś element tutaj po lewej stronie z tymi wszystkimi prezentami został dodany, tak? O nie, no tu będzie za zielono. Tu będzie za zielono. Okej, to tutaj
włożę palce po prostu i docisnę. Dobrze. Teraz trzeba by było się zastanowić nad tą górą, bo tutaj mamy sporo elementów, natomiast tutaj mamy pustki we wsi, więc tutaj damy tą pandę. Bardzo dobrze tutaj będzie ta panda wyglądać. Czy nie przesadziłam z wysokością tych pianek? Bo chciałabym jednak, żeby było widać, że to jest panda, nie? No, trochę przesadziłam, ale już musi zostać. Ok, tu mamy pandę. Teraz może tutaj damy pingwina. Gdzie tutaj jest ta górka? Tu damy pingwina. Czy tu damy pingwina? Pingwinowi trzeba zlikwidować ten prezent. Bo to nie o prezent tutaj w tej wycinance powinno chodzić. Czyli tu zlikwidujemy ten prezent. I teraz on się tutaj zmieści koło tej sowy. No nóg, nie chciałabym mu likwidować. Czy on się tu zmieści? Tak. On się tutaj zmieści. Oj, ale przykryje mielonka, czyli musi się zmieścić niżej. Czy lepiej tu go umieścić? Czy tu go po prostu umieścić na środku? Nie. Kołosowe, tylko nisko. Czyli naprzód, która strona ładniejsza. Tak musi być, bo tu mu obcięłam ten prezent, nie? Właśnie po to, żeby go zmieścić. Kołosowe. Powiedzcie, jak tam wasze kalendarze? Gdzie tam już jesteście z tymi kalendarzami? No jednak chciałabym, żeby on był... No nie wierzę. Musi być tak. Jak tam wasze kalendarze? Dobrze wam idą? Robi ktoś ze mną w ogóle ten kalendarz? Czy już wszyscy mają kalendarze w kalendarzowni? Mam nadzieję, że robicie kalendarze, że ja nie gadam na marne sama do siebie, tylko ktoś tam ze mną robi. Tu przyczepimy zwierzę, którego nie znam. Bo nie chciałabym, żeby się okazało, że ja robię te kalendarze na tym kanale tylko po to, żeby je sobie zrobić. Znaczy, po to, żeby je sobie zrobić. One mi są potrzebne, tak? To są kalendarze dla moich chłopaków, więc może tutaj bym tego dziadka przyczepiła. Przykryję całą tą sarenkę, nie? Tutaj przyczepimy tego naszego fajnego linka, tylko na wąskie, żebym miała pewność, że potem włożę pod niego prezenty, bo chciałabym, żeby on był na środku, nie? Nie na środku, tylko na wierzchu moich prezentów. Żeby nie zasłonić, żeby zlikwidować dziurę, ale nie zasłonić. Nie zasłonić. Ok. Dalej koło tego jelonka trudno jest mi coś wcisnąć. Pingwina już mam jednego. No ale nie zaszkodzi mieć dwóch, nie? Tam
wiecie, nie ma strachu. Może tego większego misia po prostu. O, no, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Żeby tego misia tutaj niziutko wcisnąć, bo będzie widać głowę. Nie o prezenty mi tutaj chodzi, nie? Wiadomo, żeby były widoczne z tymi zwierzakami. Ale tego misia można tutaj wcisnąć. A na środku przykleję tego skrzata po prostu. Bo nie ma Mikołaja. Chciałam, żeby... Żeby też było tak troszkę mikołajkowo, nie? Nie, 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 jeszcze się nie przyklejamy. Czy ja to chciałam w tą stronę? Nie. Odrobineczkę niż. Bardzo pięknie to wygląda. I na środku teraz bym tutaj przypięła najpierw ze dwie gałązki z szyszkami może. O. Myślę, że tak. To mi po prostu zasłoni tą dziurę. I wtedy na tej dziurze. Teraz już nie widać za bardzo, że mam tutaj jakieś góry i doliny, nie? Wiadomo, tutaj trochę widać, tu trochę widać, ale to też nie chodziło mi o to, żeby, wiecie, zasłonić absolutnie, znaczy, żeby jakoś tak bardzo je ukazać, ale też, żeby ich całkowicie nie zasłaniać jednak. Więc, no... Tak, tylko tego gościa trzeba dać na dwóch piankach, żeby on dosyć mocno odstawał. Ani nie chciałam, żeby je było za bardzo widać, ani nie chciałam, żeby ich było, nie było widać, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Tak jak pokazywałam na początku, te wykrojniki z tą możliwością wycięcia tej dziury i tej takiej kartki ruchomej, to ja taką kartkę robiłam kiedyś dla dziewczynki takiej małej. I bardzo dawno temu, bo jak mówię, ja te wykrojniki mam bardzo dawno. Kartkę z tymi dolinkami i górkami też już robiłam jakiś czas temu, ale jeszcze wtedy nie miałam kanału ani nic z tych rzeczy. Teraz sobie tutaj to od dołu wszystko podniosę, żeby mieć pewność, że dobrze wkleję tego dziadka. Żeby mi tutaj te pianki nie wystawały na zewnątrz i żeby nie skleiły, wiecie, tego dystansu tutaj między kartką a między tym, no między kartką a tą górką, tak? Żeby tutaj się nie przykleiło. No bardzo piękna historia obrazkowa powstała tutaj. Ze zwierzakami, to absolutnie może być dla dziecka. I teraz tutaj mam te duże prezenty. Ja je chyba rozetnę. Chociaż serce mnie boli. Ale ja je rozetnę. I część tych prezentów... Nie, właśnie tego nie zrobię. Właśnie, że tego nie zrobię. Spróbujemy z tymi, z tej strony. No lepiej, a nawet dobrze. A tych nie da się wcisnąć. Da się tu cisnąć, wszystko się da. Ok, czyli tak, to trzeba też na piankach. Mm-hmm.
dzisiaj od 9 rano nagrywam non stop, bo jak mam czas i możliwość, jest wolny dzień, kompletnie wolny, znaczy jest sobota, ale po wolnym piątku, więc jak jest możliwość, to po prostu siedzę i nagrywam do bólu. Bo jak tam na jednym jakimś filmie mówiłam, nagrywanie, samo nagrywanie to jest nie problem. Najgorszym problemem jest zgrywanie obrobionego filmu. U mnie to trwa bardzo długo, ale ja chyba rozkminiłam dlaczego. Więc teraz jak będę obrabiać i zgrywać film, to wypróbuję moją teorię spiskową. Tutaj chyba nie ma być pianki. A to już to może zostać, bo to się nie klei. Moją teorię spiskową muszę teraz tylko obadać, czy aby na pewno mam rację co do tego, że mój komputer tak strasznie zwalnia przy tej obróbce. Ale myślę, że sobie z tym poradzę. A jak sobie nie poradzę, to zgram wszystko na dysk. Sformatuję komputer i zainstaluję program raz jeszcze. Ja oczywiście te filmy, które wrzucam na YouTube, wyrzucam z komputera, nie? No bo są na YouTube. Jak będę potrzebowała go kiedyś do jakiegokolwiek celu ściągnąć, to go sobie po prostu ściągnę. Więc jakby on przeładowany na pamięci nie ma, ale mimo wszystko strasznie. Strasznie jest wolny ostatnimi czasy. Szczególnie właśnie podczas obróbki. Podczas zgrywania obrobionego filmu. No zaczerwieniło nam się tutaj w tym miejscu. Docisnę wszystko pod kością. No i teraz tutaj miałam ten taki mały, fajny prezent. Miałam, to jest dobrze ujęta treść. To nie był ten. O, jest. I tutaj był jeszcze taki duży prezent. Nie wiem, czy on też tutaj nie powinien się znaleźć. Czemu to tak zostawiła? Tutaj może jeszcze po licencję. Przecież kto mi zabroni. Widzicie, że ja z coraz większą odwagą rozcinam te grafiki, prawda? Widać to, mam nadzieję. Do tej pory nie byłam już taka odważna w rozcinaniu grafik. Tu przy okazji przysłoniłam dziurę z wyciętej, ze rozciętej tej grafiki prezentowej. No i taką mam oto rodzinę stworów tutaj przeróżnych. Misiu koło misia to już za dużo jest treści. Pingwin koło pingwina też za dużo. Tu mi czegoś brakuje na środku. Bałwana już też mam. Chociaż u góry go jeszcze nie mam. Tu mam jeszcze tą szyszkę. Szyszkę mogę tutaj przyczepić nawet na płasko. To już tak nie, bo już wszystko podklejam. Tu już i szyszkę podniosę. No i ta szyszka by tutaj wystawała. Na środku będzie napis oczywiście Wesołych Świąt. Tu bawełna? Nie. Czegoś mi tu jeszcze ewidentnie brakuje, tylko jeszcze nie mam pomysłu czego.
czegoś mi tutaj brakuje. Czy jest myszka? Nie ma myszki. Czy myszka? O, myszka musiałaby się cała schować, żeby było widać dziadka. No to nie. A jakbym myszce ogon zlikwidowała, to czy... Nie, tu mnie zasłoni. No wszędzie mi wszystko zasłoni. A tu mi zasłoni? Tak. Tu mi zasłoni choinka i sobę. Podłogi nie mam. Tu jej w ogóle nie widać. Nie, już zostawmy to. Już więcej nic mi do głowy pewnie z tą kartką nie przyjdzie. Na środku będzie napis Wesołych Świąt. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę zastanawiam się, czy tych drzwi nie przykryć. Czy po prostu nie zrobić tutaj jeszcze takiej dodatkowej kompozycji z prezentów i z kwiatów. I czy nie zasłonić tych drzwi. To będzie strasznie dużo. Strasznie dużo wszystkiego tutaj. Bardzo dużo to będzie. Nie wiem, czy ten dinozaur nie powinien był trafić po prostu tutaj na środek. Ale spróbuję to sobie zwizualizować. Bo jeszcze da się uratować to, przyklejając tutaj kwiatki i tutaj przyklejając napis. I wtedy nie będzie widać za bardzo, że to są drzwi. Tylko ten napis musiałby być nie taki wąski, jak zwykle są napisy, tylko musiałby być taki o. I teraz na środku niech będzie nawet ten napis Wesołych Świąt, a tutaj na przykład o, polisencja, nie? Będzie widać, że jest coś pod spodem, ale niekoniecznie będzie widać, że tam są drzwi. Bo jeszcze mam taką polisencję i jeszcze mam taki listek. No i ten napis taki podniesiony do góry i nie będzie widać, że to są nie będzie widać, że to są drzwi, a będzie widać ładnie dodatkową kompozycję. I tutaj ta kokarda, myślę, że się spisze. Nie wiem, czy tak do końca zrobię. Na razie zostawiam bez tych dwóch elementów i bez napisu, bo go nie mam. I tak obfotografuję pracę i tak ją rzucę. Tak? To jest koniec, jakby to jest moja propozycja tej kartki. Więc to jest jakby koniec filmu, tak? Mam nadzieję, że zostaliście zainspirowani. Odłożyłam, wiecie, na dół, ściągnęłam wszystkie grafiki, żeby na jedną stronę zrzucić śmieci. I co zrobiłam? Pomieszałam śmieci z grafikami. No oczywiste. A jeszcze się przydadzą, bo przecież to jeszcze nie koniec świątecznych prac. Jeszcze się spotkamy no przynajmniej dwa razy, na początku grudnia i w połowie grudnia, a potem już będzie czas na różne podsumowania moich prac warsztatowych. W listopadzie zaczęły się świąteczne rozdziały z Kasią Kędzierską, więc pokażę Wam też prace, jakie Kasia nam zaproponowała do wykonania. Na razie kartka moja wygląda tak. O, tak będzie stała. Tak wygląda należąco. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie oczywiście. Bo wiecie, ja te tutoriale kręcę z myślą o tym, że one są inspiracją dla kogoś. I mam nadzieję, że kogoś tutaj elegancko tymi kolekcjami świątecznymi od Craft O'Clock
inspiruje. Tak jak powiedziałam, to będzie jeszcze oklejony tył. Tak? Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami serdecznie, ogromnym serduchem. Życzę Wam dobrego dnia i dobrej reszty tygodnia. Spotykamy się za tydzień z wycinankami steampunkowymi. To będzie interesująca kartka. Pa!